Witam Cię. Czy kobietom naprawdę podobają się bardziej mężczyźni, którzy są zajęci, którzy mają obrączkę na palcu? Czy to rzeczywiście tak działa? Pytanie to zadała Ewcia i pytanie brzmiało, czy faceci dokładnie patrzą na związki tak samo, że jeżeli kobieta jest zajęta, to bardziej im się podoba albo mniej im się podoba? I na to pytanie odpowiem w tym odcinku. Zaczynajmy. Więc czy mężczyzna, który jest zajęty, który ma obrączkę na palcu, który ma dziewczynę, jest naprawdę bardziej atrakcyjny? Sprawdźmy to na tobie. Zobaczysz zdjęcia, trzy, i odpowiesz sobie na pytanie, który z tych mężczyzn na tych zdjęciach jest najmniej atrakcyjny dla ciebie. To jest mężczyzna numer jeden. To jest mężczyzna numer dwa. A to jest mężczyzna numer trzy. I teraz może nawet pytanie, który jest atrakcyjny. Ja właśnie specjalnie wybrałem zdjęcia, gdzie niespecjalnie widać tych mężczyzn tak dobrze. Natomiast który z tych mężczyzn wzbudza, te zdjęcie wzbudza najmniejszy komfort? Które wzbudza takie, nie, ten facet jednak nie. A które wzbudza zdjęcie uczucie takie, ale to jest fajne, jakie to jest super dla oka, dla ciebie. No właśnie, prawdopodobnie podobało Ci się zdjęcie numer 1, podobał Ci się mężczyzna na zdjęciu numer 2, a niekoniecznie podobał Ci się facet na zdjęciu numer 3. Dlaczego tak się dzieje? Za tym wszystkim stoi biologiczna preselekcja. Pre, czyli przed, selekcja, czyli wybór. Kobiety bardzo często posługują się wyborem dokonanym przez inne kobiety. Jeżeli jakaś kobieta spotyka się z danym mężczyzną, to znaczy, że ona sprawdziła go, że on się nadaje do związku. On się nadaje do tego, aby się zaangażować. Jeżeli jakiś mężczyzna podoba Ci się, bo on ma dziecko, to dlatego, ponieważ znowu działa preselekcja. Jakaś kobieta sprawdziła, że ten mężczyzna ma dobre geny i jest w stanie spowodować ciążę, która zakończy się zdrowym potomstwem, jakie zresztą widzisz. Dlaczego więc preselekcja działa głównie u kobiet? Ponieważ jeżeli jakiś mężczyzna nawet spowoduje ciążę u kobiety, on dalej może zapładniać inne kobiety. Więc biolog mówi, hej, więc inne kobiety, skorzystajcie z tych dobrych genów. Czy preselekcja działa u mężczyzn? Nie. O ile u kobiety to, że facet ma kogoś, ma dziecko, może stanowić wartość samą w sobie, wartość dodaną do atrakcyjności tego faceta, o tyle u facetów to w ogóle nie działa. Albo mu się ta kobieta podoba, albo mu się nie podoba. To, czy ona jest w związku, czy nie jest w związku, to w żaden sposób dla faceta nie wpływa, czy ona jest ładniejsza. Nie jest to żadna wartość dodana w kategoriach jej atrakcyjności. Po drugie, dlaczego mężczyźni nie posługują się preselekcją? Z prostego powodu. Mężczyźni wyewoluowali do tego, żeby być lojalni. Nie wiem, czy znasz taki zwrot koledzy ponad kobiety. Wzięło się to z ewolucyjnej przeszłości. Otóż, kiedy facet szedł na polowania, musiał mieć partnerów, którzy są w stanie oddać życie za niego, a on jest w stanie oddać życie za swojego przyjaciela. Kiedy była wioska, była noc i były drapieżniki, mężczyzna nie mógł spokojnie zasnąć i nie mógł pozwolić, żeby jego rodzina spokojnie zasnęła, jeżeli nie miał pewności co do lojalności mężczyzny, który będzie go pilnował i jego rodzin czy rodziny w nocy. Dlatego męska lojalność jest bardzo ważna. Każdy mężczyzna, który tę lojalność zawiódł, zostawał wykluczony, zostawał odcięty. Zresztą bardzo często negatywnie w skutkach. I teraz tak, jeżeli jest jakiś mężczyzna, i on ma przyjaciół i jeden z jego przyjaciół ma dziewczynę, przeważnie on w ogóle nie ruszy tej dziewczyny. On nawet nie będzie dawał do zrozumienia, że ona jest dla niego atrakcyjna. Nawet mężczyzna, z którym on się niespecjalnie koleguje, ale jest jego znajomym, również gdzieś jest to myślenie lojalnościowe, że nie wypada, bo sam tego nie chciał. Wynika to również z tego, że jeżeli mężczyzna jakiś, jego znajomy, ma kobietę, to prawdopodobnie ją spółżył, więc biologicznie prawdopodobnie ona jest zapłodniona. Więc ja już z nią nie przedłużę genów. A pamiętasz, co Ci powiedziałem? U kobiet działa to inaczej, bo facet dalej może zapłodniać, natomiast zapłodniona kobieta przez 9 miesięcy i dłużej nie jest w stanie dalej mieć dzieci. Nawet jeżeli jest towarzystwo panów i jakiś z tych mężczyzn spróbuje odbić kobietę znajomego, to on jest wykluczony przez innych mężczyzn. Jeżeli to się stanie w towarzystwie kobiet, że jakaś kobieta odbije faceta innej koleżance, to jeszcze niekoniecznie cała grupa się przeciwstawia przeciwko tej kobiecie. Te kobiety rozumieją i pozycję tej dziewczyny, i pozycję tej dziewczyny. Natomiast faceci totalnie nie. Zawiodłeś nasze zaufanie, kolego? Out z grupy. I kolejna rzecz. Spytaj się każdego mężczyzny. Nawet jeżeli jesteś byłą dziewczyną jego znajomego, to przeważnie facet i tak
pójdzie nie po pozwolenie, ale poinformować, że chciałby stworzyć coś z tą dziewczyną, że będzie się u niej starał. To jest lojalne w stosunku do tego faceta, nawet jeżeli to jest jego była dziewczyna. Spytaj się swoich kolegów, że tak to działa. Trzecia część pytania F dotyczyła tego, czy facet jest w stanie odbić dziewczynę z nieszczęśliwego związku. Po pierwsze, powiem szczerze, jeżeli ta dziewczyna jest nieszczęśliwa w związku, to po cholerę w nim jest. I to jest takie szukanie księcia. On mnie uratuje. Nie, nie, to działa na filmach, uwierzcie mi, to działa w książkach, na filmach i w serialach. W rzeczywistości nikt nas nie uratuje. Jeżeli sam nie dbamy o swoje szczęście, to nikt nam nie pomoże. A druga rzecz jest taka, że jeżeli ten mężczyzna wie, że to jest dziewczyna jego znajomego, albo nawet troszkę dalszego znajomego, ale go zna, prawdopodobnie większość facetów sobie odpuści. Natomiast jeżeli to jest facet, którego on w ogóle nie zna, wtedy jest o wiele większa szansa, że będzie się o tą dziewczynę starał, o ile ona jest dla niego atrakcyjna. I tak jak choćby w filmie Troja, kiedy Parys porwał księżniczkę, od razu w momencie, kiedy ją porwał, to znaczy porwał, ona się dała porwać, już wiedział, że będzie wojna. Już wiedział, że to nic nie będzie dobrego z tego, co zrobił. Mężczyźni o tym wiedzą. Więc mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie dość głębiej i zapraszam Cię na kolejne wideo. Jeżeli Ci się to podobało, super by było, jeżeli polajkujesz to. Zapraszam do zasubskrybowania kanału i zapraszam Cię na więcej o relacjach w sposób inteligentny. Pozdrawiam Cię.